powiem szczerze, Emilu, że po dzisiejszym meczu to tak sinusoida. Tracimy, gonimy, no ale w końcu wygrywamy mecz 3-2. 4-2, przepraszam. No tak, gdzieś tam na początku mecz może nie ułożył się po naszej myśli, bo Dębno strzeliło bardzo ładną bramkę. Mimo tego, że gdzieś tam początek spotkania myślę, że należał do mnie, jednak mówię, Dębno strzeliło bramkę, staraliśmy się to odrobić. Na szczęście przed przerwą udało się. Także ten cel do przerwy minimum został wykonany, remis. Po przerwie też dosyć głupia bramka niepotrzebna stracona, znowu przegrywamy, znowu musimy gonić. No ale na szczęście koniec końców udało nam się zdobyć 3 punkty w tym spotkaniu. No dokładnie, tak jak mówisz, mimo że Dębno zajmuje ostatnie miejsce w lidze, no to jednak postawiło bardzo ciężkie warunki w dzisiejszym meczu. Oczywiście, no to jest taka liga, że nawet jak grasz z ostatnim zespołem, to gdzieś ten opór stawiają i nie ma tutaj tak naprawdę łatwych spotkań. Tracimy, mówię, jakieś bramki, trochę spotkanie się komplikuje. Ale na szczęście odrabiamy i możemy cieszyć się z 3 punktów. Za tydzień gramy, tak powiem, kolejne spotkanie z rewelacyjnym zespołem Iskierką Szczecin. Powalczymy w tym meczu o zwycięstwo? Oczywiście, do każdego spotkania wychodzimy z nastawieniem po 3 punkty. A co przyniesie los, zobaczymy. Nasze nastawienie jest 3 punkty. Jedziemy do Iskierki z takim nastawieniem i będziemy robić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Dziękuję Ci bardzo, Emil, i gratuluję wygranych w tym meczu. Dziękuję bardzo. Powiem tak, z nieba do piekła, no zły początek, później gonimy, później znowu gonimy wynik, ale koniec końców 3 punkty zostają w policach. No tak, wiedzieliśmy, że przed nami ciężki mecz z Dębnem, tam to wszystko się posypało, ludzi, tam kilka kontuzji, kilku ludzi odeszło, gdzieś tam przedostatnie miejsce, no ale tak mówię, na początek wyszli nisko, grali z kontry, przypadkowa taka bramka po naszym błędzie, później wyrównujemy, później znowu błąd, Filipowicz przepchał naszego tego młodego stopera, Antka, wyrównujemy, później strzelamy, tak, na 3-2 i na 4-2, tak? Tak jest. Jestem trochę zmęczony, tak powiem. Ciężki mecz, naprawdę. Wiedzieliśmy przed tym, że za tydzień nas czeka 3 ciężkie mecze, czyli Iskierka, Flota i Kluczewia. Tam będzie ciężko o punkty, aczkolwiek chłopaki może troszeczkę więcej wiary w siebie. Co o meczu? No, mieliśmy wyjść w średnim pressingu, tak graliśmy grać, ale wiadomo, że Dąbrowa też się cofnął i ciężko gdzieś nam było te pierwsze minuty, gdzieś tam się utrzymaliśmy w piłce, później troszeczkę strat było, ta bramka przypadkowa trochę na skrzydła podcięła, następnie strzelona bramka na 1-1, nieoceniany Michał Janicki, jak zwykle z całego fragmentu gry. Można powiedzieć, że była taka kopia bramki ze Szczecinka. Tak, gdzieś tam trenujemy te stałe fragmenty gry, gdzieś tam idealnie w bieg dołożył. Michał to wiadomo, że doświadczony zespół, dosyć doświadczony zawodnik. Mieliśmy troszeczkę problemów w drugiej połowie, w końcówce, jak już szliśmy na 3-2 i na 4-2, gdzieś za bardzo się cofnęliśmy. Troszeczkę chaosu, no ale tak jak mówię, to jest młody zespół, cały czas gdzieś tam przy budowie. Myślę, że dobre zmiany dał Filip Rotajczyk i Shinta, tak, który wszedł później. Ogólnie trzeba się cieszyć z 3 punktów, bo tak jak mówię, przed nami 3 ciężkie mecze. Troszeczkę oddechu zapaliśmy, bo mamy teraz 16 punktów i cały czas gdzieś tam trzeba się budować tymi punktami. Bo to jak mówię, młody zespół, troszeczkę brakuje doświadczenia, no ale cieszmy się z tego, z tych 3 punktów. Jak już tu jestem, bo już jestem tutaj troszeczkę lat w tym klubie i też jestem długoletnim pracownikiem tego zakładu chemicznej Police. Ja po prostu też apeluję do grupy Azoty, tak? Tutaj do pana Graba, do pani Ani Tracińskiej, do burmistrza o większe wsparcie dla tego klubu. Tu naprawdę ten klub to jest z dużymi tradycjami i mam nadzieję, że gdzieś tam w końcu ktoś zdecyduje się nadać na większe pieniążki, bo tak jak mówię, gdzieś mamy duży potencjał w tych chłopakach jest, ale tu trzeba wzmocnić 3-4 chłopaków doświadczonych i myślę, że ta wiosna będzie spokojna, a później wiadomo budować zespół na awans, bo Chemik Police zasługuje na trzecią ligę, nie oszukujemy się, to jest zespół, klub z charakterem, z dużymi tradycjami, nie możemy grać w czwartej lidze, dlatego apeluję do zarządu Grupy Azoty i do pana burmistrza o większe wsparcie, a mówię, tu też jest dużo sympatyków piłki nożnej, klubowymi, także jeszcze raz apeluję o tę pomoc finansową. Dziękuję.